Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Co się z nami, Kościołem, stało, że zachowujemy się wewnątrz naszej wspólnoty tak, jakby były co najmniej dwie partie polityczne, które to muszą się wzajemnie zwalczać. Im większych emocji i bluzgów wobec siebie użyją, tym lepiej. Co prawda, może wulgaryzmów wobec siebie nie rzucamy, ale anatemy, owszem, czyli wykluczenia. Co się z nami stało, że nie potrafimy na siebie w kościele spojrzeć jak na braci i siostry, mimo że jest w kościele pęknięcie, o czym zresztą mówię i sygnalizuję w wielu filmikach, bo przecież mam prawo się nie z wszystkim zgadzać, ale jednak nie wypowiadam tego biblijnego raka, czyli bezbożniku. Temu człowiekowi, który ma na przykład jeden pogląd inny niż tych dziewięć poglądów, które wypowiedział, z którymi się zgadzam, ale wystarczy, że jeden raz ma inne zdanie niż ja i od razu jest dla mnie na przykład modernistą. Nie czujecie, drodzy państwo, siostry i bracia, że czasami to wyrażenie jest na tym samym poziomie, jak używa się choćby słowa lewak w świecie takim politycznym. Czy takim obyczajowym, czy dopuszczamy myśl taką, że nawet człowiek w kościele, z którym się nie zgadzam i o którym myślę, że jednak ma poglądy, które doprowadzą kościół do katastrofy, ale czy dopuszczam taką możliwość, że on w jakiejś kwestii może mieć rację? Czy dopuszczam możliwość taką, że osoba, którą na przykład cenię, której poglądy w większości mi odpowiadają, w jakimś aspekcie jednak wypowiada się w taki sposób, że niekoniecznie jest mi nie z nią po drodze, tylko z tym poglądem? Czy od razu musimy się wykluczać, czy od razu musimy pisać na takim wysokim poziomie emotywizmu? Czyli emocji i czasami emocji oderwanych od takiego zdrowego rozsądku, czy od razu musimy się wypowiadać zawiodłem się albo rozczarowałem. Mówię to trochę w związku z niektórymi komentarzami mojego nie tego filmiku, tylko przedostatniego, czyli przed tym filmikiem nagranego o Halloween. Wypowiadam się tam myśląc głośno: Ponieważ uważam, że to jest zjawisko bardzo skomplikowane i od razu widzieć wszędzie szatana, jest w moim przekonaniu rzeczą bardzo niebezpieczną. Że czasami rzeczywiście wolimy szukać diabła w tego typu sytuacjach czy wydarzeniach, zamiast koncentrować się na przykład na tym, że ten diabeł cieszy się z mojej nienawiści. Że ja już się tak zapętliłem w jakimś wybranym przeze mnie obozie kościelnym, że tego drugiego to ja bym najchętniej zgładził, zniszczył, bo jest tylko jakąś zawadą, a najchętniej to bym mu wykrzyczał bezbożniku. A może lepiej te emocje nieco obniżyć zacząć używać na nowo wiary i rozumu. Emocje niech w tym pomagają i ze spokojem. Pomodlić się dzisiaj, może za tego, z którym się choćby nie zgadzam. Może w jednym aspekcie, może w dziesięciu, ale wzajemnie się nie wykluczać, żebyśmy się ostatecznie wzajemnie nie pozżerali, jak to mówi Biblia w jednym z fragmentów Nowego Testamentu. Niech Pan Bóg błogosławi Kościołowi przede wszystkim, naszej wspólnocie, żeby Duch Święty ją prowadził. Także wtedy, kiedy Duch Święty podpowie mi rzecz, przepraszam, znaczy, Kościołowi rzecz, która do końca nie będzie dla mnie wygodna. I co? Wtedy też się na Ducha Świętego obrażę? Prawda nie należy do nas, tylko my należymy do prawdy. I może być tak, że jej część odkryje w kościele ktoś, z kim się początkowo nie zgadzałem.